Dzień dobry. Dzisiaj wolne. Pierwszy wolny dzień po kilkunastu dniach pracy. Co jest w planach? Na chwilę obecną idziemy na śniadanie, a później to się zobaczy. Może odwiedzimy plażę, może coś innego porobimy. Wieczorem chcemy się spotkać ze znajomym. No, więc dzień nie zapowiada się jakoś specjalnie porywająco, ale zobaczymy. Może coś ciekawego się wydarzy. Ja czekam na Oliwię, a tymczasem skrzeki skrzeczą. Jest bardzo gorąco. Widzowie to ocenią. Ja się ciebie pytam, bo jeszcze mogę się wrócić do domu przebrać. Bardzo dobrze. Cały czas pilnować brzucha. A jak nie pilnuję, to mam taki duży. To i ucieka. Dzień... jedzenie hotelowe. Dzień wyglądał nasz tak, że poszliśmy na jedzenie, wróciliśmy do domu, spaliśmy i teraz idziemy znowu na jedzenie. Tak? Idziemy się spotkać. Za dużo mówisz. Jak wygląda nasz dzień? Spaliśmy! Tak. Może ty powinnaś prowadzić ten kanał. Chyba tak! Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Może ona to powinna robić. No, idziemy się spotkać z kolegą, z którym byłem na castingu w 2000... Zobaczcie, jakie piękne są te drzewa, jakie one są soczyste, jakie... W 19 roku. Wyleciało. I właśnie się okazało, że przejeżdżałem ja na hulajnodze i on mnie zobaczył, zadzwonił do mnie, czy jestem na Majorce i idziemy się spotkać. Internet nie lubi takich flegmatyków i musisz mówić szybciej. W 2019 byłem na castingu i spotkałem tam takiego chłopaka, który tańczył breakdance, on do mnie teraz zadzwonił i właśnie jedziemy się z nim spotkać. Dokładnie tak, czyli będziemy mieli, zrobimy dwa kanały może, albo będziemy wrzucać dwa filmy, tak będzie lepiej. Chciałam coś powiedzieć, bo jak przyjechaliśmy, to te wszystkie drzewa, które są wzdłuż tej ulicy, zaraz je pokażemy, miały takie... Najebana to do domu. Dokładnie, miały takie jasno niebieskie, fioletowe, taki fiolet niebieski kwiatki. I tak jak drzewa owocowe, po prostu jak tutaj przyjechaliśmy, to one miały tylko kwiatki, nie miały liści i to wyglądało pięknie. Cała ta ulica była taka w takim kolorze lila. A teraz te drzewa mają taką gęstą, bujną zieleń. I też wyglądają pięknie. Ale to jest taka konkluzja, że po prostu Majorka w każdym jednym miesiącu jest piękna, tylko że w każdym jednym miesiącu wygląda zupełnie inaczej. Zaprezentuj, Oliwia, zaprezentuj. Takie akacjowate. Teraz mają liście, a wcześniej miały piękne kwiatki. Dokładnie. My idziemy na autobus, bo jedziemy do portu Alcudi. Właśnie, możemy. Tak jak mówiłem. Mamy takie karty na autobus. Cały rok jeździmy za darmo, bo jesteśmy rezydentami na Majorce. Nieźle, co? Jesteśmy rezydentami. Komunikacja miejska na Majorce nie jest jakaś oszałamiająca. Zwykle autobusy nie są na czas, to jest po pierwsze, a po drugie bardzo często jest tak, że przyjeżdżają pełne ludzi, prawda? I już po prostu nie ma gdzie wejść. Dokładnie. I usiąść. Też zawsze macie taką ochotę, żeby... Widzicie taką wielką maskotkę, żeby podlecieć i kopa i zasadzić. Nie, żartuję. Całe wesołe miasteczko. Przepiękna promenada. Palmy. Mnóstwo restauracji dookoła. Ludzi. Bardzo fajnie ogólnie. Nie, Oliwia, czy nie fajnie? Fajnie, czy nie fajnie? Fajnie. Ja w ogóle chyba za wysoko trzymam tą kamerę zawsze. Powinienem tak ją trzymać. Chyba tak. Tak mi się wydaje. Good, and you? Bo mnie nie widać nigdy, bo to jest za wysoko. A, no właśnie, to może dlatego. Dobra. Zrobiłem mu zdjęcie, że jesteśmy koło tego cyrku. Może za chwilę się zjawi. A w ogóle to nie koniec atrakcji na dzisiaj, prawda, Oliwia? Tak, idziemy jeszcze do Numa Bar przy plaży z dziewczynami. Dokładnie, z dziewczynami, bo... A nie, w sumie będzie Oskar i może Marko dołączy. Także... A tu jest plaża w porcie w Alcudi. Też wygląda całkiem, prawda? No,
siadamy tu gdzieś? No usiądziemy sobie na tym murku może, co? No. Krótko mówiąc, wygląda to zacnie. Nie, Olivia? Taki relaksujący. Coś ta kamera tak jakoś dziwnie działa. Drugi dzień wolny, tak Olivia? Gdzie lecimy? Dzień na zakupy! Jaka sztuka. Kurde, szyja mi trochę boli. Ja to mam z tym szyją, co? Muszę wreszcie iść do jakiegoś fizjoterapeuty porządnego. Dokładnie. Dzisiaj gorąco. 33 stopnie w tym momencie. A my lecimy do Palmy. Tak. Idziemy do Palmy na zakupy. Olivia chce sobie coś kupić. Zobaczymy, jak fura odpala. Wszystko na strzała. A ja stoję w takim miejscu. Tu jest nasz dom, w którym mieszkamy. Na tej ulicy można parkować, także wygodnie. No i ja się pakuję w takie krzaki bardzo często, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża na plażę, która jest bardzo, bardzo blisko. Niestety muszę stać blisko krzaków. Plaża jest o tam. Któregoś dnia się przejdę i pokażę, jak wygląda. Ola. Hi. Please tell me exactly what I have to do. And she takes be specific. But maybe be specific. On the queue? This queue for something. A, to jest kolejka do czegoś, ale nie wiemy do czego. Wybraliśmy się na zakupy i jeżeli się okaże, że się nie dostajemy na te zakupy, bo to jest kolejka do supermarketu, no, to ja się chyba powieszę. Nie no, żart. If the Nicki Minaj concert, I'm going. Let's pray to find some place. Exactly, exactly. Goodness. Because what the fuck is this? Wow! Madre mia, really? But guys, it is Friday afternoon. Yeah, but come on! Come on! Przyjechaliśmy. Jest tutaj jakiś w ogóle chyba koncert czy coś. Ja się wpasowałem tak między dwa samochody. Trochę wystaję. Ale mam to w dupie. Parking jest pełen. No jest piątek po południu. Więc każdy po pracy przyjechał na zakupy. A tam w ogóle, chyba na zakupy, tam w ogóle jest chyba jakiś event, koncert, nie wiadomo co, tam jest bardzo dużo ludzi. Zobaczymy, co się dzieje. Ludzi w chuj. Okay, I will not try to find you, so you don't try to find me, okay? But let me know at what time you want to finish, like 10 in the night? Yes, 10 o'clock in class. So just let me know when you want to eat something, at what time, and that's it. Drink now something. Now? Drink. You want to drink right now? Alcohol? Maybe. No, water. We didn't took the water. The water we should buy in the... Careful, which is there. Careful. Careful? Yeah, let's go to Carrefour and we can buy something for the... It's Cara... And then you will say, like, we need the washing liquid. How you spell this? Carrefour? Carrefour. It's not say, like... We say in Polish Carrefour. It's not like Carrefour? We don't know if this is good pronunciation. I don't care. This is shocking. Like, this is hard. Yeah, interesting. €1.43, the small one. No, water, but 3 cents. Aquarius, this one probably is better than. I want Red Bull, not big one, maybe. Oh, maybe big one. Dawno nie piłem Red Bulla. Nie, w zasadzie to nie chcę Red Bull. Za dużo cukru. I don't want. I found someone taller than you. What you found? Someone taller than you. You have problem to find some water, right? Yeah, but there is gas. I will take this. Yo necesito sin gas. This?
rice, también con gas. Con gas, sí. Madre mía. But it's, the taste is different. Una cerveza. A, i frio. Yo necesito frio. Ale to nie będzie piwa zimnego chyba. No nie ma. Ja już w końcu nie wiem, co ja chcę pić. W zasadzie może nie chce mi się tak bardzo pić, dlatego. Okay, I will drink some water from you. This is from you. This Aquarius się napije. Muchas gracias. Do you want to say something smart, Flora? This water has gas inside. But it's cheap. It's so smart. You know, Nick, you know Christina speaks just like you. We're literally in Barcelona, she's like, I don't fucking care. I'm like, okay, are you nervous now? She spends too much time with you. No i w zasadzie nic ciekawego nie nagrałem. Bo nic ciekawego do nagrywania nie było. Centrum handlowe jak centrum handlowe. Czekam jeszcze tylko na Florę i na Oliwię i będziemy wracali. A kamper stoi. A kamper stoi dalej tam. Wszystko w porze. Ludzie się na szczęście już rozjechali, więc nie będzie takiego problemu z wyjazdem. Girls, after the shopping, are you happy? A teraz idziemy? O jest. I was expecting to buy some sexy dress or some nice dress for my wedding anniversary and it was not. When is your wedding anniversary? No, not wedding anniversary, your wedding. My second wedding. Yeah, you're bringing all of your wedding. I'm not happy because I didn't buy anything. But did you look? Yes. Yeah, because he wanted to buy a laptop which cost like 100 euro. A teraz idziemy na szybkiego Maca, bo musimy szybko wrócić do domu. Dziewczyna dzisiaj się nowa do nas prowadza do mieszkania. Chcemy jej trochę pomóc, chcemy wziąć jej, przywieźć jej bagaże z hotelu do domu. We can check. Bo tu jest tak zapchane, że wszyscy z tego centrum handlowego, które zamknęli właśnie, chyba przyjechali tu zjeść. Właśnie wdepnąłem w jakieś gówno. No ale nic. Zmieniamy miejscówę, idziemy do KFC, bo tutaj nie ma ludzi. I w Burger Kingu też nie ma ludzi. Jednak McDonald's jest wszędzie oblegany. Zobaczymy, co tu mają. The problem is, I don't know what I want to eat in the KFC. Every time when I'm here. I never come here. But you never eat. I've eaten before, but like five times in my life. Because I don't like meat on the bone. So my meat burger king. Ah, okay. Yes. Czyli zmieniamy jeszcze raz miejsce i w tym momencie idziemy do Burger Kinga. Bo Flora nie lubi mięsa na kości, tak? But in the hotel you are eating. Really rare. Lately, yeah. But only because I'm so bored of everything else. And like actually has more flavor, like I'm not gonna lie, but I hate like when you're busy trying to like suck off the meat, it's open. Czyli je tylko dlatego, że jest. Looks a bit good. Jakby to powiedzieć ze znudzenia. Yeah. When you're trying to take the drumstick and like take off the meat and you find this like really strange like Nie lubi nieczystego mięsa. Ma być po prostu jak dla księżniczki. Czyściutkie. No funkcjonuje? Nie wiem, czy mamy takie w Polsce. Nuevo. Ale kanapka. Ile? 9 euro for one burger? What? No. Amigos, I don't know. But this is like not the sandwich, just trash. Yeah, let's take combos. But even the... And for example, this combo, yeah. Quanto dinero? Quanto? Yeah, amigos, I don't know. Oh, gluten free. The only thing you can afford. Why the Burger King is so expensive here?
It's at the McDonald's or something like this. No, McDonald's, no. You can eat cheeseburger for 1.5 euro. Really? Yeah. In Palma? Yeah, here. We usually, when we were here, we eat like that. Yeah, guys, this is the double whopper combo. Combo, I'll take this. Junior? No, one of them is the junior. Mucho dinero. Guapo combo. Please come back to my mind. No. I don't know, guys, but... Cheeseburger. I think we should just take this cheeseburger meal here, and it is what it is. Just don't count the money. No, but you pay. Why are going to another one? Because this one is working not good. Yeah. Like every one. My już pojedzone, Olivia, pożegnaj się ładnie. Do następnego odcinka. Już tu nic nie widać, tak i tak. Widać. Żegnam się do następnego odcinka. Ale ty beznadziejnie się żegnasz. A co miałam powiedzieć? Jakoś ładnie, że się żegnasz. Tak, żeby chciało się po prostu oglądać następny. A nie tak jak ja zwykle i nie ma nowych widzów. W następnym odcinku Norbert pokaże, jak wygląda praca animatora od samego rana do samego wieczora. Może. Nie zawsze jest to łatwo nagrać, ale może. Oj, po co zepsułeś? Po co tam jeszcze coś dodawałeś, jak już taka rymowanka wyszła? No to ja utnę. No, to pa, pa.